Cześć, tu Blogotech. Opowiem Wam dzisiaj o małym komputerze z Box PI225 Pico firmy Zotac. Komputer dostarczany jest w małym, charakterystycznym pomarańczowym pudełku razem z płytką do odzyskiwania systemu oraz uchwytem do mocowania jednostki na monitorze lub na ścianie. Komputer jest niewielki, wyposażono go w dwa porty USB typu C, w jeden port micro USB do zasilania oraz w gniazdo na kartę pamięci microSD. W zestawie znajduje się też adapter wyposażony w porty USB i HDMI, dzięki niemu możemy podłączyć do komputera myszkę, klawiaturę oraz monitor. Gdybyśmy chcieli wziąć ze sobą komputer na wycieczkę, na wakacje do jakiegoś innego kraju, producent zadbał o to, żebyśmy nie musieli się martwić o zasilanie. W zestawie znajdują się też różne wtyczki do różnych standardów sieci elektrycznej. Zotac przygotował również instrukcję, natomiast tak naprawdę ona zawiera tylko zestawienie tego, co znajduje się w pudełku oraz miejsca rozmieszczenia portów na obudowie. PI225 Pico jest komputerem niewielkim. Jak widać, wielkościowo jest zbliżony do karty kredytowej czy do wizytówki. Natomiast bardzo elegancko wykonany. Wykonano go z aluminium. Konstrukcja jest solidna, bezpieczna. Spokojnie możemy go przenosić w kieszeni, w portfelu, gdziekolwiek. W środku znajduje się procesor Intel N3350 Dual Core, pracujący z częstotliwością 1,1 GHz lub 2,4 GHz po podkręceniu do trybu turbo. Procesor ma do dyspozycji pamięć 4 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci na karcie eMMC. Komunikację bezprzewodową zapewnia karta radiowa pracująca w standardzie 802.11ac oraz Bluetooth 4.2. Komputer jest już dostarczany z zainstalowanym systemem Windows 10 Home Edition 64-bitowym. Prezentuje się naprawdę fajnie, elegancko, widać, że wszystko jest dopracowane. Niestety po uruchomieniu cały czar pryska. Komputer pracuje bardzo wolno. Kopiowanie plików w sieci lokalnej czy otwieranie stron internetowych trwa naprawdę długo. Na tyle długo, że niektóre grafiki na stronach internetowych się nie ładują. I to nie dlatego, że jest problem z łączem. Komputer kosztuje około 800 zł. Fajny, elegancki, ale niestety z powodu wolnej pracy nie będę Wam go polecał. Było krótko, ale mam nadzieję treściwie. Jeśli Wam się podobało, jeżeli macie inną opinię, komentujcie, lajkujcie i zapraszam za jakiś czas ponownie.